nocy, z soboty na niedzielę, Bóg stworzył narkotyki. Było kilka minut po północy, więc nie wolno mu było już pracować. Można powiedzieć, że stworzył narkotyki nielegalnie. Poszedł do kuchni napić się czegoś mocniejszego. Ogarnęły go nagłe wątpliwości i nieokreślony niepokój. Zastukał w rurę. Po chwili usłyszał człapanie sąsiadki. Jak idą prace nad stworzeniem świata? Oj, nie wyglądasz dzisiaj dobrze. Właściwie to wyglądasz jak własna śmierć. Skończyłeś? Skończyłam. I jak poszło? Jestem przerażająco zmęczony. I czuję, że coś nie tak. Sąsiadka otworzyła klapę świata dobre. Nie obraź się, ale jakoś dużo tego wszystkiego. Jakieś takie krzykliwe i nie do zniesienia. Jedno z fundamentalnych cech rzeczywistości jest to, że nie da się jej znieść. Dlatego dodałem tam czas. Sąsiadka zamknęła klapę, wróciła do stołu i nalała obojgu solidną porcję whisky. Nie wydaje ci się, że dałeś tym nagim dwunogom trochę za dużo władzy? Dla ciebie to najlepiej nic nie robić. Nic nie stwarzać, mogłabyś mnie choć raz pochwalić. No już dobrze, są tam i fajne rzeczy. Z tego wszystkiego najbardziej podoba mi się muchomor. To prawdziwe dzieło sztuki. Coś, co jest kompletnie niepotrzebne, a jednak nas zachwyca. Sąsiadka westchnęła. I pociągnęła ze szklanki. Ogólnie to spieprzyłem sprawę. Nie wyszło mi.
a najbardziej to z ludźmi. Oni mi wyszli tacy niespokojni, agresywni z byle powodu, ciągle niezadowoleni i pazerni. Będą nieustannie krzyczeć spod tej klapy, a ja się będę denerwować. No nie można tego tak powiedzieć, że spieprzyłeś. Zawsze są jakieś możliwości naprawienia. Już za późno. Jest niedziela. Ach, daj spokój. Przecież ty tu rządzisz. A gdybyś tak wymyślił kilka pięknych mikstur, co? Żeby tych ludzi trochę oszołomić, dać im piękne chwile. Dobre. Zrób tak, żeby musieli ciągle to brać, szukać tego, marzyć o tym, żeby ich to wiązało, osłabiało. Żeby odwracało ich uwagę. No, nie to miałam na myśli. Raczej, ale wtedy miałbym dwa w jednym. Trzymałbym was na wodzy i nie domagalibyście się wtedy wyjścia poza klapę. Zajęlibyście się sobą i nie zawracalibyście mi głowy. Kochana, jesteś genialna! Genialna! Która godzina? 5 po 12? Jest już niedziela? Cholera jasna! Z prawnego punktu widzenia przecież możesz zrobić aneks. Jesteś w końcu Bogiem. Tak mówisz? Bóg zerwał się na równe nogi i zabrał się do pracy. Zanim zaczną się kłopoty z jabłkiem. Otwórz klapę i wrzuć. Niech spadnie, gdzie spadnie. Oni uwielbiają słowo przypadek. Gdy Bóg skończył, zatrzasnął klapę i długo siedział w milczeniu. A niedziela? A niedziela rozkwitła nad światem. Są podobno na świecie latające dywany. My dotychczas, jak wiecie, w Polsce takich nie mamy. A ja...
blade i drżąca kombinuje i marzy, żeby tym latającym pierwszym być dybaniarzem. Z domu dywan wykradłam i wyniosłam na ręce. Rozpostarłam, usiadłam i już tydzień tak siedzę. O pstrągach ostatnio mało się pisze. Mało się pisze i mało się łowi. A dawniej? Dawniej to taki Schubert. Schubert Franciszek nawet utwór muzyczny poświęcił pstrągowi. Pan Schubert, kiedy pstrąga ujrzał na talerzu, podszedł do fortepianu, w klawisze uderzył i wtedy stał się cud. Ten pstrąg popłynął. Tylko pozostał pusty. Po tym pstrągu i nietknięte widelce i do sosu łyżka.
Armstrong? Armstrong? Armstrong, trzeci wiek już pluska sobie w songu na cześć pana Schuberta Franciszka.